Dzień dobry. Przed chwileczką mnie leciutko wyrzuciło, ale połączyło z powrotem. Kochani, tak jak co tydzień, poproszę o informację, czy jestem widoczna i czy mnie słychać, kochani. Poczekam chwilę, poczekam. Witam się z Wami bardzo serdecznie i poczekam, poczekam na jakąś dobrą duszkę, która mi pokaże, czy jestem. Minęła godzina 11:11, jak w każdą środę i środowe przedpołudnie. Witam się z Wami, ja Małgorzata i moje siódemeczki. Czekam jeszcze chwilę, bo nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę. Chcę się przywitać raz jeszcze. Witam wszystkich moich subskrybentów na YouTubie, kochani. Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, co jest z tym głosem, że macie problem z tym słyszeniem. Ja robię wszystko, co mogę, żeby ta słyszalność była jak najlepsza. No, witam Was. Jesteście. Jak fajnie. Dwóch mężczyzn dzisiaj. Ta energia męska się pojawiła jako pierwsza. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was powitać na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką. Cześć, Ewo. Jak mnie widzisz, to pewnie mnie też słyszysz. Także cieszę się. Tak, dziękuję, Marta, że jestem widoczna, bo włączyłam i momentalnie zgasło. Stąd moja obawa. Widzicie, co zabiera nam moc. Taki mamy dzisiaj temat. A ja wystraszyłam się, że mnie nie widać i nie słychać. Kochani, witam raz jeszcze. Witam raz jeszcze. Ja, Małgorzata i te moje siódemeczki. Dzisiaj tak wyjątkowo, siódemkowo bardzo mocno. Bo dzisiaj Dzień Uniwersalny wibruje siódemką. Liczba 7 jest dzisiaj dla nas bardzo pomocna. Kochani, z tą siódemką to różnie bywa. Jak każda z liczb jest bardzo magiczna, bardzo magiczna. Siódemka jest taką wyjątkowością, jak ja bym to powiedziała w numerologii. O Boże, i znowu chciałabym nadać jej znaczenie. Nie, nie tak. Jest wyjątkowa. Traktowana jest jako liczba parzysta. Już nie jeden raz o tym wspominałam. Jako liczba parzysta, ale jako siódemka ma swoją też specyficzną wibrację. Daje nam odwagę, ale też nam ją zabiera. Daje nam samotność. Samotność. I ta wibracja, wibracja siódemki, oprócz tego, że jest taką właśnie wibracją filozoficzną, taką, postawię ją na chwilę, taką wibracją filozoficzną, która pozwala nam spojrzeć też głęboko w siebie. Głęboko w siebie. Ja się urodziłam 7. Tak, Litka, wiem, pamiętam, kochana, pamiętam. Daje nam ten wgląd w siebie, bo pozwala nam usłyszeć naszą intuicję. Fajnie by było zaprzyjaźnić się, kochani, z tą wibracją. Dzisiaj ta uniwersalna tak nas popycha właśnie do tego. Jak siódemka, kochani, to też zmiana. Wiecie o tym, że jest zmiana. Nic mi się, kochani, nie wyświetla. Wyświetlają mi się wasze napisy, ale nie wyświetla mi się, czy jesteście, czy was nie ma. Po prostu lecimy dzisiaj, kochani, na żywioł. Ale czasami tak jest. Wiecie, że te sprzęty sprawiają psikusa. I jest jak jest. Ale cieszę się, że jesteście, że piszecie. Czyli jestem, cały czas jestem widoczna. Witam Beatko, witam kochana, witam Beatkę, witam Arka, witam Agnieszkę, drugą Agnieszkę, Joasię. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, że jesteście. Nie pokazuje mi się kółeczko, ale podnosi mi się do góry. Jesteśmy, Agnieszka pisze, tak. Fajnie, że jesteście. Pamiętajcie, siódemka to też wibracja siódemki, to też dyplomacja, to też umiejętność wyrażania się. Siódemka to też, no tak jak powiedziałam, to jest to filozoficzne rozmyślanie nad życiem. Ale siódemka nie pozwala nam, kochani, żebyśmy się zamknęli, bo jeżeli zamkniemy się w sobie, czyli gdzieś ta nasza moc zostanie skradziona z jakiegoś powodu. Możemy popadać w różne stany, takie niekoniecznie przyjemne, stany depresyjne, stany takiego zwątpienia. I też tak właśnie ta siódemeczka dzisiaj z tym tematem tak się jakoś złożyła. Za 3 dni, kochani, za 3 dni, 18 marca, siódemeczka będzie obchodziła swoje 3 urodziny. Bardzo dokładnie pamiętam ten dzień. Bardzo dokładnie.
pamiętam w ogóle cały sposób i ten moment, kiedy się narodził ten program pod Szczęśliwą Siódemką. Pamiętam moje obawy, pamiętam moje przeogromne lęki. Przeogromne, kochani, uwierzcie, przeogromne lęki. To, co się działo, patrzcie, łzy mam w oczach. To, co się działo w momencie, kiedy zdecydowałam się, że będę w każdą środę o godzinie 11:11 robiła live'a. Pojawiło się coś, co... Pojawiła się i radość, ale tak jak powiedziałam, przeogromny lęk. Przeogromny lęk. Pamiętam, jak po raz pierwszy włączyłam play i powiedziałam, minęła godzina 11:11. Było słodko i gorzko, ja bym to tak nazwała, bo ten lęk nie pozwalał mi racjonalnie myśleć. I 18 marca 2020 roku, dzisiaj to sprawdziłam, też była wibracja numer 7. Zobaczcie, kochani, jaka jest cykliczność życia. Jaka jest cykliczność życia. Też była 7. Także cieszę się bardzo, że te 3 lata jestem z Wami, że wytrwałam i te dni, które mówią mi tak tutaj do ucha, dzisiaj nie rób, napisz dzisiaj, że nie zrobisz, że po prostu wymyśl coś. A potem z drugiej strony ten drugi chochlik mówi, kochana, no przecież, żeby mieć tę moc i żeby pokonywać to swoje, tą taką lekką niemoc, żeby pokonywać to swoje, to należy wyjść. I bez względu na to, jakie drżenie serca jest tutaj, to trzeba wyjść, bo to pomaga przełamać, to pozwala nam pójść poza naszą strefę komfortu, bo mimo wszystko, kochani, to jest wyjście ze strefy komfortu. Będzie jeszcze więcej niż tylko 3 lata. Dziękuję bardzo. Życzę sobie tego z całego serca, kochani. Życzę sobie z całego serca, żeby te urodziny 7, które będą za 3 dni, dały nowe. Tak siedziałam wczoraj, miałam wczoraj, kochani, naprawdę dużo zwątpień w sobie, bardzo dużo zwątpień w sobie. I ni stąd, ni zowąd pojawił się paw. Gdyby tylko jeden, to pół biedy. Ale para. Był on i ona. I tak zastanawiałam się, co to za przekaz dla ciebie, Małgorzato. Czego jeszcze nie wiesz? Czego się boisz? Czemu? Dlaczego akurat wczoraj? To znaczy wczoraj. Dlaczego akurat dzisiaj? Bo na tamten moment tak myślałam. Pojawiły się te pawie. Kochani, u nas gdzieś tutaj w okolicach ciągle słychać pawi krzyk. Ciągle słychać pawi krzyk. On ciągle gdzieś się pojawia. Ten paw lata z jednego miejsca na drugi. Gdzieś jest jakaś hodowla i one po prostu uciekają stamtąd. Nie wiem, co się później z nimi dzieje. I tak nieraz myślałam sobie, jakby to było, zobaczcie, pytanie otwarte, jakby to było, spotkać na swojej drodze pawia. Ja, kochani, nigdzie nie musiałam wyjść. On przyleciał pod mój dom. On siadł na murku przy moim balkonie, także mogłam wyciągnąć rękę praktycznie i go dotknąć. Pokusiłam się. Czasami umysł właśnie robi te sztuczki i każe nam się bać. Dokładnie tak. To nie jest nic innego. To jest ta właśnie iluzja, której pozwalamy zwyciężyć. Pozwoliłam sobie na temat tego pawia znaleźć informacje i zobaczyć, co takiego miał dla mnie. Kochani, paw jest związany z energią królewską 77. Zobaczcie, czy to jest przypadek, czy ta 7 gdzieś mnie naprawdę bardzo kocha i kręci się dookoła mnie. Kiedy paw zjawia się w naszym życiu, zapowiada nam, że czas spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Kiedy pojawia się paw, pojawia się też nowe. Paw to też prawda. Paw. Zadawałam sobie takie różne pytania przez ten mój czas transformacji. On tak naprawdę trwa. Cześć Madziulka, Leona usypiasz, fajnie, to może mój głos go trochę uśpi, niech posłucha razem z nami. Zadawałam sobie różne pytania, jak to jest z tym rozwojem, z tym wszystkim, te wszystkie tematy, które się pojawiały, kochani, przez ten calutki czas 7,
ten cały czas siódemki. Ja zaraz nawiążę jeszcze do tej pierwszej siódemki. Takie miałam różne zwątpienia, czy to warto, czy to jest sens, bo to jest ta wartość, którą ja daję. Ja daję wartość na warsztatach, ale tak naprawdę też widzę, jakie jest w tej chwili załamanie istot. Widzę, bo rozmawiamy, bo dzwonicie, bo rozmawiamy na wizji i na żywo. I widzę, co dzieje się w środkach, co powoduje ten lęk i strach. To jest takie pytanie dla Was, co powoduje. Stąd dzisiaj też ten temat, co kradnie moją moc, Twoją moc, czy naszą moc. Stąd ten temat. No ale wracając jeszcze chwilę do tego pawia, jego obecność uczy nas, jak dostrzegać piękno nawet w najgorszych sytuacjach. I tak sobie pomyślałam, Małgorzato, no masz odpowiedź. Czemu wątpisz? Czemu wątpisz? Czemu przychodzi ta chwila takiego zwątpienia, że coś chciałabyś wszystko rzucić i uciec? Jestem numerologiczną siódemką. Czasami, kochani, pomimo transformacji popadam w ten dół. Tak jak każdy z Was, popadamy w doły. Bo tak jak wczoraj odpisałam Madzi, bo rozmawiałyśmy bardzo długo, że linia, że życie jest sinusoidą, nie jest prostą, która idzie ciągle do góry. Tam są i róże, płatki róż i kolce. Także przychodzi ta chwila zwątpienia i to nie jest nic złego, kompletnie nic. Magda pisze, chyba tak każdy ma. Myślę, że tak, że każdy ma te momenty zwątpienia, bo tak wygląda życie. Nie ma takich istot, które nie miałyby powrotów do przeszłości albo wycieczkę w przyszłość. Nie ma. Stąd też ta nasza moc zostaje czasami rozerwana na drobne kawałki. Co dalej ten paw powiedział Małgorzacie? Pomoże również uświadomić, że nawet największe niedoskonałości kryją sobie piękno i ofiarowują nowe możliwości, które warto wykorzystać. Przyniesie też różne nauki mówiące o tym, że piękno zewnętrzne jest ważne, ale wewnętrzna doskonałość przewyższa wszelkie inne formy atrakcyjności. Kochani, tak naprawdę przyniósł mi to potwierdzenie, że to moje zwątpienie chyba raczej jest nie na miejscu. Doszłam do wniosku, kochani, że te nasze środowe spotkania, te środowe spotkania dają nam moc, bez względu na to, jaki jest temat. To daje nam tę moc, daje nam tą moc przejścia, daje nam tą moc przetrwania złej chwili, daje nam tą moc popatrzenia na swoje życie zupełnie inaczej. Zgadza się, raz idziemy do góry, raz spadamy w dół, po to, żeby znowu ruszyć. Magda dalej, tam Beatka była, teraz Magda. U mnie wczoraj mnóstwo gołębi było wokół zwierzęta mocy. Dzisiaj zobaczę, kogo spotkam z Leonem. Ja to tak zawsze, to zwierzę mocy szukam w momencie, kiedy pierwsze coś mi się pojawi. Nie, że idę, widzę gołębie, ptaki i tak dalej. To, co pierwsze się pojawi. A wczoraj tak naprawdę ten paw zajął mi, to praktycznie wstałam przed tym momentem, zanim się pojawił. I tak półtorej godziny stałam na balkonie, w tym wietrze i deszczu, robiłam zdjęcia, robiłam filmy i byłam zafascynowana urokiem tych ptaków. Byłam zafascynowana i tak naprawdę pokazał mi ten paw, że każdy z nas, kochani, bez względu na to, kim jest i gdzie jest, jest piękny. Jest piękny, cudowny i ma w sobie cały potencjał, którego jeszcze tak naprawdę nie umiemy dobrze wykorzystać. Magda Hawryś, od kilku dni same klucze ptaków, kaczek i innych. Wszystko, kochani, przylatuje, wszystko nam pokazuje, wszystko daje nam znak, wszystko daje nam znak. Jeżeli jeszcze wracając do tego pawia króciutko, to wizja, to manifestacja, to prestiż, to zmysłowość, to ekspansja, to hojność, to królewskość, bogactwo, dostojność, pewność siebie, duma, szacunek i miłość do siebie, piękno, śmiałość, autorytet, miękkość, naturalny przywódca, sukces, transformacja i, kochani, prawda.
prawda. Ja czuję, że to chodzi o tą prawdę, tą naszą wewnętrzną, to, co wyrażamy, że umiemy powiedzieć: oj tak, w tym roku mnóstwo kluczy ptaków. Pierwszy raz tyle widziałam, Magda Lesińska pisze. Lecą, kochani, im bardziej się rozglądamy, tym więcej widzimy. Myślę, że te wszystkie cechy związane z pawiem są naszymi cechami, których my boimy się dostrzec. Boimy się dostrzec, bo ta nasza moc, kochani, tak jakoś jest zachwiana. No i tak dochodzimy do naszego tematu. Okrętnie, bardzo długo to szło, ale dochodzimy do naszego tematu. I wracając jeszcze do pierwszej siódemki, która odbyła się 18 marca 2020 roku, przez 39 kolejnych pierwszych spotkań pod szczęśliwą siódemką przychodziły do mnie przekazy. Przekazy, które każdego ranka, w każdą środę, poprzedzającą godzinę, może półtorej, nasze spotkanie przed 11.11 siadałam i płynęło. I pierwszy przekaz, kochani, który się pojawił, pod szczęśliwą siódemką brzmiał tak. Stoisz w obliczu wielkiego wyzwania miłości, które otwiera drogę do wszelkiego uwolnienia. Miłość spływa kanałem dla oświecenia siebie w temacie życia i śmierci, akceptacji, wdzięczności i pełnego zrozumienia. Budzisz się prawdziwy ty, będąc w miłości. Kochani, on nie stracił nic na swojej ważności. Nic, kompletnie nic. Wszystkie 39 przekazów, kochani, możecie przeczytać w rozdziale mojej książki Uzdrawiające koła życia. One ułożyły się w przekaz tak piękny i cudowny, że kiedy czytałam go po raz pierwszy złożonego, miałam ciarki na całym ciele. Nawet nie wiedziałam, że stworzył w połączeniu tak spójny przekaz. I żeby ta nasza moc nie została ukradziona, powiedzmy, nie została roztrzepana na części, powinniśmy zadbać o siebie. Cześć Stefanio. Powinniśmy zadbać o tę miłość naszą własną, bo ona jest najważniejsza. Powinniśmy zadbać o nasze pole serca, w którym powinniśmy przebywać jak najczęściej. Bo co tak naprawdę, kochani, co tak naprawdę kradnie nam naszą moc? Zaraz do tego dojdę. Ale najpierw cytat, który zarezonował ze mną, a w zasadzie dwa zarezonowały. I dwa tutaj są dzisiaj. Ludzie najczęściej rezygnują ze swojej siły poprzez myślenie, że nie mają żadnej. Alice Walker. Dokładnie tak jest, kochani, dokładnie tak jest. Myślimy, że inni mają moc, a my jej nie mamy. I co, zobaczcie, co się dzieje. W momencie takiego myślenia ta nasza moc naprawdę się rozpryskuje, bo nasza energia zostaje włożona w to, że my nie mamy mocy, więc tworzy się niemoc, a nie moc. Tworzy się niemoc. I drugi cytat, kochani. Nasze wierzenia strukturyzują naszą rzeczywistość. Nieustannie obiektywizują naszą nieświadomość, rzucając ją na to, co uznajemy za świat zewnętrzny, ustalając granice tego, co jest i tego, co nie jest dla nas możliwe. Moc wpływania na strukturę tzw. rzeczywistości opiera się całkowicie na umiejętnościach przekształcania wierzeń zgodnie ze swoją wolą. I jest to Austin Omar Spare, Księga Rozkoszy. Tyle ludzi piszących piękne przekazy pokazuje nam zawsze to samo, że tu w umyśle tkwi, tu w naszych myślach tkwi rozwiązanie. Brak wiary, w pierwszej kolejności brak wiary nie pozwala nam dokonać wielkich rzeczy. Nie pozwala nam uwierzyć, no jak wiara, no to wierzenie. Uwierzyć, że mamy potencjał, który absolutnie gdzieś zostaje schowany głęboko i nie umiemy go wykorzystać. To jest, jeżeli nasza wiara zostanie zachwiana,
Kochanie, my nie mówimy o takiej wierze, że ja pożyczyłam od Ciebie 50 zł i te 50 zł Ty wierzysz albo ja wierzę, że Ci oddam. To nie o taką wiarę chodzi, absolutnie nie o taką. Chodzi o tę wiarę tutaj stąd, tą bardzo głęboką. Jam jest, jam jest, jam jest mocą, miłością i mądrością. To jest ta wiara, to jest to wierzenie Chrystusowe, które brzmi, że Twoja wiara góry przeniesie. Dokładnie tak. Może my jeszcze nie wiemy, co to jest za moc, ale kiedy zaczniecie pracować ze sobą, zaczniecie sprawdzać Waszą wiarę we wszystko, co się pojawia na Waszej drodze i dlaczego się pojawia, wtedy zobaczycie, że można to życie przejść zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Co zabiera nam moc? Przeszłość, kochani, przeszłość. Im dłużej siedzimy w przeszłości, tym totalnie tracimy moc na kreację. Na kreację. Bo pamiętajcie, przeszłość jest nam potrzebna, bardzo jest nam potrzebna, bo ona się wydarzyła. Ona stworzyła Ciebie i stworzyła mnie. W tej przeszłości, powiedzmy, niektórzy to nazywają błędami, ale były wybory, takie, a nie inne. Z jakiegoś powodu na tamten moment wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Pojawiały się miłości, pojawiały się zdrady, pojawiały się nie takie miejsca, nie tacy ludzie i wszystko to było nam do czegoś potrzebne, żebyśmy mogli urosnąć do tego miejsca, mieć tę moc, którą mamy w tej chwili. Czy ona jest stuprocentowa? Powiedziałabym, że nie. Ja tak uważam. Wiara, przestrzeń dla emocji, pani Kamila pisze. Przesyłam moc serdeczności z Mediolanu. Witaj, pani Kamilko, w Mediolanie. Sercem i myślami jestem blisko. Dziękuję bardzo za pani obecność, chociaż na tę krótką chwilę tego spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. Miło mi bardzo, że jesteście i miło, że oglądacie mnie z różnego końca tak naprawdę tego świata, z różnego końca, że dzwonicie z różnego końca. Możemy zmienić przeszłość, nie zmienimy. Możemy nadać jej inny bieg w teraźniejszości. I o tym trzeba pamiętać, bo tutaj w teraźniejszości jest ta moc. Jest ta moc i siła. No, mówią siła, mówią moc. Siła zawsze kojarzy mi się z przepychanką. Ale chodzi o moc, o tę wewnętrzną moc serca, naszego wiedzenia, naszego czucia, naszego postrzegania. Wszędzie tam jest ukryta moc, ale ona musi płynąć stąd. Musi płynąć stąd. Co jeszcze zabiera nam? Wspomnienia. Wspomnienia. Wspomnienia są piękne, ale czasami bolą, bardzo bolą. Co nam zabiera moc? Sam Jezus powiedział, będziecie większe cuda czynić. Tak, dokładnie tak. Tylko to jest właśnie to, że my czytając słowa, czy w Biblii, czy słowa Jezusa powtarzane, my tak naprawdę nie rozumiemy tego, co On do nas mówił. On nam pokazywał, że ten boski aspekt jest w nas. Skoro to źródło, czy Bóg, czy Stwórca, czy to uniwersum, bo każdy może to nazywać po swojemu. Nie ma czegoś takiego, że będziemy nazywać to Bóg. Ktoś może nie być religijny, ale może wierzyć w źródło i w to, co się pojawia w nim. No to jeżeli to wszystko jest w nas, jest to odbicie tego i te małe cząstki są w nas, to my mamy dokładnie takie same moce. Mamy wiarę, mamy miłość, jesteśmy świadomością. My nie musimy starać się być świadomi. My jesteśmy świadomością zabrudzoną wzorcem, programem, przekonaniem. No i właśnie tą małą wiarą. To też jest wzorzec, ta mała wiara. Lęki. Skąd się pojawiają lęki? Lęki zazwyczaj pojawiają się o życie, o to, że coś nam nie wyjdzie, o to, że będziemy ośmieszeni. To są znowu, kochani, programy. Programy, które tak bardzo zamykają nas tu, w tej pozycji, czyli w umyśle. Zamykają nas w umyśle. Agnieszka
pięknie, Agnieszka pięknie napisała. Ja dzisiaj krótko. Nasze moce, Agnieszka Wudarczyk-Czyżo napisała. Nasze moce kradnie to pudełko, co jest w głowie. Nazwę je pudełko myśli, w którym tworzy się iluzoryczna rzeczywistość. Oczywiście, że tak. To jest już tyle razy przepisane po to, żebyśmy nic nie zrozumieli. Ale po to mamy serce, żeby poczuć i zrozumieć, co jest dobre, co jest złe. Beatka Barańska. Dokładnie tak. Wszystko było przepisane już tysiące razy, a może nawet i więcej niż tysiące. Stąd zakryta jest ta prawda, która nie może się przebić, bo wiara nasza jest słaba, kochani. Nie wierzymy w odczucia. Nie wierzymy w to, co mówi nam ciało, a tak naprawdę to dusza komunikuje się przez nasze ciało. To dusza nam wysyła sygnały. To ona pozwala nam tam głęboko wskrzesić tą naszą intuicję. Mówi: Gośka, posłuchaj w końcu, posłuchaj tego, co mówi do ciebie ciało. Posłuchaj. Nie słuchaj tego wszystkiego, co dookoła. Patrz, bierz. Przewartościowuj. Pojawiają się emocje. To nasze drogowskazy. One nam pokazują, dokąd iść. Ale czasami ta emocja nas zatrzyma. Zatrzyma nas. Co nas może zatrzymać? Zaraz do tego dojdę. Przeczytam Joasię. Joasia Pawlak dzisiaj rano nagrała się tak. Kto kradnie moją moc? Ja sama. Właśnie. Ta moc jest w nas. Jeśli bardzo w nią wierzymy, w nasze możliwości, to nikt i nic nie jest w stanie nam jej ukraść. Ale jak mamy w sobie dużo zawiłości, nie wierzymy w swoje możliwości, to wystarczy mały problem i już są rozkminy. I z małego problemu rodzi się duży problem. Uczę się tego, żeby bardziej w siebie wierzyć. Te decyzje, które teraz podejmuję, to są wynikiem tego, że bardziej w siebie wierzę. Poznaję siebie, zaczynam kochać siebie i świat. Joasia tu bardzo ładnie mówi, że pojawia się problem. Tak naprawdę pojawia się w głowie sabotażysta, ja bym to tak nazwała, sabotażysta, bo to on właśnie powoduje, że nasze plany mogą lec w gruzy, mogą się rozsypać z tego, co budowaliśmy, może zostać popiół. Dlaczego się tak dzieje? Znowu głowa, znowu myśli, znowu coś, święta prawda, Betka pisze, znowu coś, co nie pozwala nam uwierzyć. Znowu wiara. Znowu włączają się programy, włącza się niskie poczucie własnej wartości, włącza się to, że się nie nadaje, włącza się to, że znowu obawiam się opinii, oceny innych. Pamiętajcie, my wyrażamy siebie, mówiąc o kimś, wyrażamy siebie, więc jeżeli wyrażamy się o kimś, też już chyba napomknęłam to w ostatniej siódemce, że w momencie, kiedy jesteśmy agresywni do innych albo wyrażamy się o nich źle, to tak naprawdę wyrażamy siebie. Marta mi napisała tak. Jeśli jestem w zgodzie z tym, co mówię, jest moc w moich słowach. Jeśli stoję za tym w 100%, co robię, jest moc w moich czynach. Jeśli myśl, słowo i czyn są w zgodzie, wtedy pojawia się spokój i moc wynikająca z tego spokoju. Moc objawia się też w wierze, bez wiary, że mogę coś zmienić, bez wiary w siebie i w rezultat działań nie ma mocy sprawczej. Zobaczcie, kochani, my to wszystko wiemy. My zdajemy sobie z tego sprawę w 100%. Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej? Bo
Jak ja to mówię, jesteśmy tylko ludźmi i spotykają nas w życiu różne sytuacje. Kiedy ta moc tak naprawdę gaśnie? Kiedy przychodzi choroba? Kiedy przychodzi choroba nasza własna albo choroba czyjaś, ale kiedy przychodzi nasza własna, to ta gonitwa myśli, która się pojawia, kochani, uwierzcie mi, jest na dany moment nie do okiełznania. Ona jest nie do okiełznania. W momencie, kiedy przeszłam zawał i śmierć kliniczną, kiedy sobie na chwilę umarłam i w momencie, kiedy wróciłam do siebie, wróciłam do życia, lęk, który się pojawił, był tak przeogromny, tak przeogromny. Bałam się zostać sama w domu. Bałam się wsiąść w auto, żeby jechać. Bałam się pójść sama na ogród. Pojawiały się tak przeogromne myśli w głowie, które totalnie odebrały mi moc. Przed zawałem lubiłam zapalić papierosa. Namiętnie, do kawy porannej. Byłoby to dla mnie takim rozluźnieniem. W momencie, kiedy nastąpił zawał i ta śmierć kliniczna, stało się w moim organizmie coś takiego, co spowodowało, że mam takie czucie w sobie, jakbym nigdy w życiu nie paliła. Nigdy nie miałam po tym zdarzeniu absolutnie pociągu do papierosów. Nie przeszkadza mi, jak ktoś pali, ale też nie mam potrzeby tego zapalenia. To tak jakby zniknęło z mojego życia, jakby się nigdy nie wydarzyło. Ale co się wydarzyło później? Po powrocie ze szpitala, tak naprawdę? Jadłam bardzo malutko, a treściwie, bo jadłam... Ja jestem keto, więc kochani, ja jestem niskowęglowodanowa, więc... tak naprawdę można by było powiedzieć, że siedziałam, a ciało rosło. A ciało rosło. W ciągu 3 miesięcy przytyłam 25 kg. I znowu gdzieś ta moja moc... gdzieś znowu się schowała. Znowu jej nie było. Znowu była praca ze sobą. Znowu było chodzenie, maszerowanie, cokwartalne moje wycieczki na boso. Była rozmowa ze sobą, która się nie kończyła, która dawała mi z powrotem tę moc. Ja rozumiem wszystkich, którzy przeszli chorobę i wiem, co może się stworzyć w umyśle, co nie pozwala nam dalej normalnie funkcjonować. Normalnie funkcjonować. Ale ta wiara, że każda choroba tak naprawdę, czy ten dyskomfort, który ja nazywam, odpowiedź, jak możesz, co widziałaś, jak usnęłaś na te parę minut. Beatko, na te parę minut, ja nie wiem, jak to wszystko wyglądało, ale we mnie był... Nie było światła, był totalny spokój, była radość i było tak ogromne poczucie miłości, ogromne, ogromne poczucie miłości. Ja nie potrafię tego nazwać słowami, jeszcze nie potrafię. Ja napisałam tę książkę To jest miłość, gdzie wyrażam to, co jest. Ja też dawno temu tak myślałam, że nie mam mocy. Tak miałam wbite w głowę, że jak pochodzisz z biednej rodziny, to ja mam tylko słuchać, a nie mogę mieć marzeń. Kiedy poznałam siebie i zaczęłam patrzeć... Elunia, kochana, już cię czytam. Uśmiecham się, śpiew ptaków oczyszcza mój umysł. Przechodzą ciarki po całym ciele. To weszła ta pozytywna energia. Tego nie da się opisać, ale czuję lekkość i ogromną radość, serdeczności dla ciebie i dla wszystkich obecnych. Dziękuję, Elunia. Kochana, oglądam ciebie. Oglądam twoje miksturki i oglądam twoje podróże. Piękne rzeczy. I to jest dokładnie tak. Mamy wzorzec. Biedna rodzina. Nie przebije się. Nie nadaje się. I zobaczcie, co się dzieje. Momentalnie nasza moc zostaje roztrzaskana na miliony kawałków. Na miliony kawałków. Ale wracając do pytania Beatki. Kochana, nie było żadnych fanfarów, nie było żadnych postaci, nie było żadnego wielkiego światła. Była przeogromna wdzięczność, spokój. Był tak przeogromny spokój. Spokój. Spokój i to uczucie, nie wiem,
To jest chyba ta bezwarunkowa energia, która pozwala patrzeć na życie zupełnie inaczej. Ja widziałam, co się dzieje dookoła. Ja widziałam, jakie pytania zadaje lekarz. Słyszałam. Widziałam. Ja miałam zamknięte oczy, ale ja widziałam. Ja słyszałam to, co odpowiada mój syn. Lekarz pytał o to, czy palę papierosy. O różne rzeczy pytał. Słyszałam to, co odpowiada mój syn. I leżałam w takiej błogości. Błogości, bo to tego nie można nazwać inaczej. Błogości. Z jakiegoś powodu jestem tutaj z powrotem. Ale kochani, uwierzcie, też mam te lęki. Mam. Ja z nimi cały czas pracuję. Cały czas. One się pojawiają. Pojawia się takie pieczenie, taki lęk, taka niemoc, taka wewnętrzna niemoc, która no jest, bo jesteśmy ludźmi. I tak jak powiedziałam, nasze życie płynie tak. To nie jest prosto wznosząca. I co jeszcze, kochanie, zabiera nam moc? Upadek. Nie chodzi mi o taki rzeczywisty upadek, gdzie wiesz, przewrócę się i leżę, mam zdarte kolana. Chodzi mi to o ten upadek życiowy. Jeżeli coś nam się wali, coś się nie układa, zapadamy się totalnie w Matrix. Wszystko to, co robiliśmy do tej pory, nasza praca ze sobą, tak jakby zatrzymuje się i popadamy w ten marazm Matrixa. Popadamy. Nie mamy tej mocy, żeby z tego wyjść. I pamiętajcie, i ja też o tym pamiętam, że nie ma takiego terapeuty na świecie, nie ma takiego lekarza, który wyleczyłby mnie z moich dyskomfortów. Ja jestem lekarzem, ja jestem terapeutą. To ja wiem, co czuję w moim ciele. To ja odbieram całym sobą informacje. Jeżeli nauczę się słuchać, coś wiem na ten temat, pisze Magda Kabryś. Jeżeli nauczymy się odbierać ciałem, to co mówi do nas dusza, każdy dyskomfort, każdy, tak jak ten zawał serca, kochani, to też była informacja. Wydarzają się rzeczy w naszym życiu, a za jakiś czas pojawia się dyskomfort. I teraz to od nas zależy, ile mamy w sobie mocy, żeby ten matrix, ten zewnętrzny i ten wewnętrzny też, bo ten wewnętrzny nas trzyma niesamowicie. Ten zewnętrzny jest, ale ten wewnętrzny, każdy jest lekarzem dla siebie, tak, ale ten wewnętrzny matrix to nasze przekonanie, ta nasza niewiara, brak miłości, brak akceptacji tego, co jest, nie pozwala nam wyzdrowieć. I choćbyśmy poszli do miliona, a może nawet i więcej, terapeutów, to i tak tylko nasza podpowiedź tutaj stąd, jesteś gotowa. Tylko trzeba to usłyszeć stąd, jesteś gotowa i wtedy robisz krok. I wtedy idziesz. I wtedy zaczynasz, jak ja to mówię, szukać końca internetu, żeby znaleźć odpowiedź. Co mogło być przyczyną? Jaki wzorzec? Jakie oddalenie? Jaka separacja? Jakie zaburzenie przestrzeni? Co mogło się pojawić w twoim życiu, w moim życiu, że to spowodowało dyskomfort? Dlaczego dzisiaj czuję się tak, a nie inaczej? Kochani, i uwierzcie, że to się naprawia. Co nam jeszcze zabiera naszą moc, kochani? Co nam zabiera moc? Odrzucenie przez drugą osobę. Odrzucenie przez kogoś, kogo kochasz. Odrzucenie przez społeczeństwo na przykład, albo jakąś grupę społeczną. Odrzucenie. Czyli co się dzieje w nas, kiedy mamy w sobie ten program, automatycznie zapadamy się znowu w Matrix, ten nasz wewnętrzny. I znowu nie ma tej mocy, która mogłaby... Ktoś tu napisał wstyd.
Właśnie chciałam to wiedzieć, coś wiem na ten temat. Magda pisze, a Beatka pisze wstyd. Już się przestało przewijać. No już nie uciekło. Zaraz wróci. Magda Hawryś napisała wczoraj tak pod postem. Obieram okulary, bo tutaj dużo czytania. Dochodzę do wniosku, że najczęściej to my sami odbieramy i kradniemy sobie moc. Wiele czynników wpływa, żebyśmy tę moc mieli. Mam nadzieję, że nie mylę też mocy z energią. Ale żeby mieć moc, to trzeba mieć też energię. Żeby pobudzić naszą moc, musimy dbać o swoje ciało i zdrowie psychiczne. Możemy to zrobić poprzez zdrową dietę, uprawianie sportu czy suplementację. Ogromny wpływ ma też zdrowy sen. Moc odbiera nam stres, lęki i strachy, negatywne myśli, zamartwianie się o to, na co nie mamy wpływu. Tracimy moc, kiedy za wszelką cenę chcemy naprawiać świat. Jeśli nie umiemy sobie z tym radzić, moc może odebrać nam krytyka innych i nasz wewnętrzny krytyk. Moc odbierają nam również nieprzepracowane rany, więzi, które sprawiają nam ból. W momencie, kiedy nie możemy znaleźć sensu swojego życia, a zwłaszcza gdy uzależniamy ten sens od innych osób, odbieramy sobie moc sprawczą. O odrzuceniu mówiłam, dziękuję Batko, zaraz wrócę do tego odrzucenia. Inni ludzie są nam potrzebni do naszego rozwoju, ale nie możemy uzależniać naszego życia i szczęścia od osób trzecich. Pięknie, pięknie Magdaleno tutaj napisałaś. Pamiętajcie, każdy ma prawo żyć, każdy ma prawo kochać, każdy ma prawo nienawidzieć, każdy ma prawo być z nami albo z nami nie być. I to są ścieżki indywidualne, indywidualne ścieżki każdego. Jeżeli doczytam Magdę. W momencie, kiedy nie możemy znaleźć sensu swojego życia, a zwłaszcza gdy uzależniamy ten sens, aha, to już czytałam, w głównej mierze, a może nawet w 100% nasza moc zależy od nas, ponieważ to właśnie od nas samych zależy, jak się odżywiamy, jakie myśli towarzyszą nam każdego dnia, jak często mamy aktywność fizyczną, jak często sprawiamy sobie przyjemności, czy jakimi ludźmi się otaczamy. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego wszystkiego, to dopiero odkryjemy, jak wielką mamy moc i wpływ na swoje własne życie. Jesteś jedyną osobą na świecie, tutaj cytat Magda przytacza, która może wykorzystać swój potencjał. Zig Ziglar. I drugi cytat Magda umieściła taki. Jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiące kawałków albo doświadcza poczucia pełni? I to jest cytat Lauren Olivier z Requiem. Kochani, są tacy ludzie, bo my jesteśmy podatni. My jesteśmy bardzo podatni na sugestie. My jesteśmy podatni na manipulacje. Stąd są ludzie, którzy potrafią rozerwać naszą moc na miliony kawałków. Potrafią, ale tylko dlatego, że mamy w sobie brak, że nie mamy wiary i funkcjonujemy na wzorcach, programach, przyzwyczajeniach. Dlatego wszystko to, co z zewnątrz doprowadza nas do obniżenia wibracji, powoduje, że tracimy naszą moc. Tracimy czasami na długo, czasami na krótko. Wszystko zależy, kiedy się ockniemy. Wracając, kochani, do tego odrzucenia. No mam pewien przykład, ale nie bardzo chciałabym o nim tutaj rozmawiać, bo nie wiem, czy osoba, która nas tutaj ogląda, wyraziłaby na to zgodę. Ale kochani, na czym polega odrzucenie? No właśnie odrzucenie miłości. Odrzucenie miłości. I człowiek totalnie zapędza się w kozi róg. Dlaczego tak bardzo szukamy tej miłości na zewnątrz? Dopóki nie zrozumiemy, że to odrzucenie pochodzi od nas samych, bo odrzuca nas ktoś wtedy, kiedy my odrzucamy siebie. Nie mamy w sobie miłości. Nie mamy miłości. Czasami tak bardzo nie odpuszczamy pewnych rzeczy, że to, co chcemy, żeby się wydarzyło, albo żeby było z nami, powoduje odrzucenie. Powoduje, że ta energia z drugiej strony daje nam kopa, tak totalnego kopa w tyłek, że my się przewracamy.
I tak jak powiedziałam, to są te życiowe upadki, które zamykają nas w Matrixie, gdzie ta nasza moc tak totalnie nie ma mocy. I kiedy będzie miała? Wtedy, kiedy zrozumiemy. Wtedy, kiedy zrozumiemy, tak jak powiedziałam, że nie ma terapeutów innych od Ciebie, którzy wyjęliby Ciebie z tego dołka. Nie ma. To jest Twoja praca, to jest Twoja miłość, Twoja akceptacja, Twoje wybaczenie. Wszystko to, co ja mogę zrobić sama ze sobą i dla siebie, spowoduje, że nie będą pojawiały się takie rzeczy jak wstyd, takie rzeczy jak odrzucenie, takie rzeczy jak poczucie niższej wartości. Bo my nadajemy znaczenie. Tak ten paw, który mi się pojawił wczoraj, w zasadzie para pawia, bo on i ona, czyli energia męska i żeńska, znowu przyszło, że to jest jedno, że to jest scalone. I jak my zaczniemy umieć, jeżeli my będziemy zdobywać, zdobywać tę umiejętność łączenia siebie, też tak myślę i wierzę, że tak jest. Dzięki, Batko. Jeżeli będziemy zdobywać tę umiejętność łączenia siebie, w prawdę. I to, że mogę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. To, że nie będę się lękała, że się to będzie komuś podobało, czy nie. Kochani, mimo wszystko, ja wiem, że ta ścieżka duchowa jest piękna, ale pamiętajcie, mówiliśmy w zeszłym tygodniu o czasach. Są trzy czasy. Czas teraźniejszy, czas przeszły i czas przyszły. I te czasy też rządzą nami. Stąd ta duchowa ścieżka czasami jest taka, że jesteśmy na niej i wszystko pięknie płynie, a czasami jest tak, że upadamy, bo pojawiają się choroby, bo raz jesteśmy szczupli, raz jesteśmy grubi. Witaj, Kamilko. Raz jesteśmy piękni, raz jesteśmy brzydcy, raz jesteśmy smutni, raz jesteśmy weseli. Raz nasza twarz wyraża złość, a raz wyraża miłość. I wszystko, kochani, tak naprawdę wszystko to nasza moc. Wszystko. I albo ona jest i my w nią wierzymy, albo totalnie leżymy na łopatkach. Agnieszka Malec. Dzisiaj dużo mam wpisów, kochani. Dzisiaj mam dużo wpisów. Agnieszka Malec napisała tak. Myślę, że my sami odbieramy sobie sprawczość. Najczęściej poprzez obniżanie naszej energii. W jaki sposób? Przede wszystkim brak wiary w siebie. Zobaczcie, kolejna wiara. Często krytykuję siebie niepotrzebnie. Wchodzenie w interakcję, skupianie się na przeszłości bądź sprawach, na które nie mamy wpływu. Pozwolenie, aby negatywne myśli przejęły naszą uwagę. Wszystko to obniża nasze wibracje. Zobaczcie, kochani, ale co my robimy? My dokładnie to wiemy, a robimy odwrotnie. Zapętlamy się, tak jak Agnieszka napisała, w to pudełko myśli, które tworzy iluzję, które tak pięknie kręci korbką i wyświetla nam coś, czego nie ma. A my, podążając za tym pięknym filmem, karmimy go naszą niemocą, mocą. Czy my ją karmimy? Karmimy ją naszą uwagą i naszą energią, czyli naszą moc energetyczną dajemy czemuś, co tak naprawdę nie istnieje. A zaistnieć może bardzo szybko, bo jak wiecie, intencja, afirmacja, dobrostan, materializacja, wszystko jest tak. Wystarczy tylko zacząć rozumieć siebie. Angelika GP napisała tak. Wewnętrzny sabotażysta i zawiść innych ludzi kradną moją moc, emocje innych wobec mnie. I kolejny temat, który można by było, kochani, rozwinąć. Emocje innych wobec mnie. Czyli to wytykanie palcami, to nazywanie, to oczernianie na przykład, to złorzeczenie, to wyzywanie, to niekochanie i tyle wszystkich innych rzeczy, tych takich, które uważamy za negatywne. Nasze emocje są bardzo ważne, bo poprzez nasze emocje, które w nas powstają, mamy możliwość przetransformowania swoich środków. Nasza reakcja na świat zewnętrzny daje nam wgląd w to, co jest w nas, co się pojawia.
dlaczego się tak dzieje, że odbieramy, że te negatywne rzeczy zabierają nam naszą moc. Właśnie dlatego, że chcemy być podziwiani, chcemy być wspaniali dla innych. Kochani, każdy z nas jest inny. Ja robiąc coś na 100%, też już to powtarzałam nie jeden raz, ja robiąc coś dla Ciebie na 100%, Ty to odbierasz, nie wiem, jako 5, 10, 15, 95, 70, w zależności od Twojej energii, Twojego bycia, Twojego środka, moje 100% odbierasz w różny sposób. W różny sposób. Fajnie by było, żeby moje 100% było odbierane we wszechświecie u każdego jako 100%. Ale to wtedy byłaby nuda, kochani. Nuda by była. Nie moglibyśmy poznać siebie. Nie moglibyśmy wzbudzić tych naszych mocy, tego potencjału. Ale to tak jest, że jesteśmy, jacy jesteśmy. I na moment naszego istnienia, na moment naszego istnienia, piękne jest doświadczenie. I wydobywanie, tak jak ten Paw mi tutaj podkreślił, prawdy, kochani, przede wszystkim prawdy, bo to prawda, prawda daje nam uwolnienie, daje nam to bycie sobą, bo to jest najważniejsze, bycie sobą. Trudne dla ludzi, którzy mają w sobie programy i nie pracują z tym, żeby to jakoś okiełznać, przykryć, transformować nowym, żeby nałożyć na to piękno, akceptację i miłość, to trudno jest być sobą, bo będzie się pojawiało z tyłu. Co ty wyprawiasz? Popatrz, co patrzy na ciebie sąsiadka, zobacz, co powie sąsiad. No jak ty możesz tak robić? Myślę, że tej wiary dużo osób zostało pozbawione już za dziecka. I to nam zostało. Wstydzimy się, żeby coś powiedzieć, bo za małego byliśmy uciszani i dużo innych rzeczy, które nas blokują. 100% racja, Beatko, święta racja. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, dopóki mamy programy, dopóki mamy w sobie, oczywiście nie każdy będzie miał taki sam program, bo to nie jest normalne. Każdy ma z nas różne programy. Tych programów, na przykład niekochania siebie, no stwierdziłabym, że każdy ma ten brak miłości. Brak miłości swojej własnej. Stąd tyle też tych różnych problemów dookoła nas spotyka nas, bo my wchodzimy w doświadczenie. Nasza dusza pycha nas w doświadczenie właśnie po to, żebyśmy stali się świadomością, bo nią jesteśmy, żebyśmy stali się świadomością. I najważniejsza rzecz do zapamiętania, nikt nie podniesie ciebie z twojego upadku, nikt. Tylko twoje decyzje, tylko to, co zrobisz, tylko twoja gotowość, tylko twoja wiara, miłość i akceptacja dadzą Tobie wzrost, po prostu wzrost. I warto słuchać intuicji, warto robić to, co się kocha, bo życie jest tego warte. Każdy z nas jest inny i to jest piękne, ale wszyscy jesteśmy z jednego źródła, tak? Wszyscy jesteśmy z jednego źródła. Bardzo dużo ludzi zapomina o tym, że jesteśmy z jednego źródła. To jasne i to ciemne. Wszystko pochodzi z jednego. Zło i dobro, światło i mrok. Ci, którzy są źli i ci, którzy są dobrzy. Wszystko pochodzi z jednego źródła, a my jesteśmy jego cząstką. Jego cząstką. Także, ocena innych, już mówiłam o tym. Wewnętrzny sabotaż. Wszystkich ja przeczytałam. Martę przeczytałam, Joannę Pawlak przeczytałam, Agnieszkę Malec. Jeszcze jedną, Alię i Angelikę i Agnieszkę. O, jak dzisiaj dużo ludzi. Wewnętrzny sabotaż myśli, przede wszystkim myśli. One zabierają nam największą część, kochani, tego, że nasza moc nie potrafi się wydostać z naszego wnętrza. Cieszę się, że to moje praktyczne urodzinowe, siódemkowe się odbyło, kochani. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękujemy serdecznie, z całego serca. I ta moja mała siódemeczka, i tamta duża, i ta największa siódemeczka Małgorzata. Dziękuję Wam serdecznie za tę przestrzeń dzisiaj siódemkową. Za tę przestrzeń siódemkową. Myślę, że temat był warty poruszenia, że temat był warty, buziaki Madziu, że temat był warty zatrzymania się chwilę nad nim, bo
bo my wiemy, my znamy. Matka pozdrawia wszystkich, dziękuję. My znamy. Dziękuję Wam też. Przewodniczką. Sama jesteś, Magda, przewodniczką duszy swojej własnej. Ja swoją staram się. Ja zawsze powtarzam, że to jest brzydkie słowo, staram się, że można sobie tym wytapetować ścian. Ale kochani, ja słucham każdego dnia, staram się coraz więcej, słuchać coraz więcej, a mimo wszystko też przychodzą chwile zwątpienia. Przychodzi chwila, jak ja patrzę w lustro i widzę chwilę tej szarości, widzę tą szarość na twarzy, na swojej. Widzę, że coś jest nie tak, że coś mnie męczy, że coś mnie gryzie, że coś mnie gniecie. I myślę, że to jest temat dla nas wszystkich, bo nie ma wyjątków. Każdy z nas posiada moc i żeby tę moc wydobyć, to trzeba pracować ze sobą, myśleć o sobie, śmiać się, być na zewnątrz, w naturze. Po prostu zacząć siebie kochać, bez względu na okoliczności, bez względu na miejsce, bez względu na to, jak wyglądamy. Zacznijmy kochać, po prostu kochać. Niech nie rozpada się ten awatar z braku miłości i akceptacji. Niech rośnie w siłę, w moc, w mądrość, w miłość i w prawdę. Bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. A cała reszta się ułoży. Wszechświat jest mądry. Kochać siebie, a później innych. Tak, to jest priorytet. Ja jestem priorytetem dla siebie. Ty jesteś priorytetem dla siebie. I życie. Po to tutaj przyszliśmy, kochani, żeby całym sobą doświadczać tego pięknego uczucia dotyku, wrażliwości, miłości, czasami zdrady, czasami poniżenia. Ale to są wszystko doświadczenia, które nas budują, które wzmacniają nasze wnętrze. Wzmacniają. I cieszę się, że wytrwałam te 3 lata. Cieszę się, że wytrwałam. Choć tak jak mówiłam na początku, dużo było zwątpień pomiędzy. Był okres czasu, gdzie nie prowadziłam 7 przez jakiś czas. Ale ten etap się wydarzył w moim życiu i to jest etap do zaakceptowania, a nie do wymazania z pamięci. Bo wszystko po coś przychodzi i nas uczy. I dziękuję za te pawie, które się pojawiły wczoraj. Pokazały mi, że mogę, że jak tylko chcę, to wyjdę ze swojej strefy komfortu i będę dalej dla mnie i dla ciebie. Dla mnie. Ale cieszę się, że przy okazji jesteście i wy, że to też jest dla was gdzieś w pewnym sensie rezonuje, że możemy odkrywać i zobaczyć, że jesteśmy połączeni, że nie ma oderwania. No a mózg mówi weź tabletkę, a ja delikatnie szepczę mu daj spokój. Z Agnieszką Włodarczyk też rozmawiałam niedawno, bo jeżeli ktoś czytał książkę Lekcje Życia, to tam lekcja Agnieszki jest. I ona opowiada tam w książce o tym, jak informacja o sytuacji, która została ogłoszona, czyli wtedy, kiedy zatrzymał się świat, 3 lata temu, kochani, kiedy zatrzymał się świat, Agnieszka dostała tak przeogromnego lęku, że doznała tachykardii, była w szpitalu, totalnie martwica totalna rąk i nóg. I kochani, przychodzi tutaj ten chochlik i mówi weź pigułkę. I to jest właśnie ta moc wewnętrzna, która mówi nie pigułka, tylko popracowanie z lękiem. Uwierzcie, kochani, ja też z nim pracuję. I ja bardzo dobrze rozumiem Agnieszkę, Patrzę na te moje karteczki, czy to już wszystko. Myślę, że wszystko. Ach, kochani, no zapomniałam o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Moja książka najnowsza
dotarła już na miejsce, już jest w Polsce. Ja wyjeżdżam jutro, jak tylko dojadę. Także wszystkie te przepłaty będą, które zostały wpłacone, będzie wysyłka zrobiona może już w piątek, jak szczęśliwie dojadę w czwartek, to może już w piątek wysyłka będzie. Dziękuję Wam z całego serca za zaufanie, za to, że, no, że ta książka popłynie do Was i że jakaś cząstka mnie znowu zostanie odkryta i że będziecie mogli zobaczyć, z czym rezonuje z Wami. Dziękuję Wam bardzo za ten moment i do następnej środy. Myślę, że już będę z powrotem tutaj. A jak nie, to gdzieś w drodze na pewno się spotkamy. Nie będę dezerterować, bo cieszę się przeogromnie, że ta siódemka, wtedy kiedy zatrzymał się świat, ja poszłam z tym przesłaniem do Was. Cieszę się, bardzo się cieszę. Do zobaczenia. Głębiej to pokój w każdym aspekcie i każdej... Ojejku, Agniesia. No i co teraz? Ja zawsze w odpowiednim momencie kolejną książkę dostaję do usłyszenia, ale tu Magda jeszcze coś pisała. O głębiej, kochani, o głębiej. Głębiej to pokój w każdym aspekcie każdej relacji. Nadzieja na powrót do domu, nauki wybaczania, powrót do pierwotnej niewinności. Dokładnie tak. Ktoś mi tutaj buziaczki przysłał i zasłonił Madziulkę. Nie mogę jej odczytać. Odczytam później, a to Beatka przysłała buziaczki. Dobra, kochani, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do następnej środy. Macie coś, to piszcie, dzwońcie, pytajcie. Cieszę się, że Magda powróciła, że moja Magda już się odzywa, że już jest fajnie, że jest okej, że przezwyciężyła ten wewnętrzny, ten... Magdzie, dziękuję, Magdalena, czekasz na nas? Dobrze, kochanie, jak dobre wiatry się ułożą, to odwiedzimy Ciebie i Leona. Dzięki. No tak, znowu coś mówiłam, znowu mi uciekło. Mówiłam, że cieszę się, że powróciła Magda i cieszę się, że znalazła w sobie tę moc. Grażynko, cześć, na sam koniec. Nie ma znaczenia, czy koniec, czy początek. Dzięki, że jesteś. Że znalazła w sobie moc. I ja znajduję w sobie moc. I wy znajdujecie w sobie moc. I takich dni z odkrywaniem siebie jak najwięcej życzę. Każdemu z osobna i wszystkim razem. Buziaki, buziaki. Do zobaczenia.